Panie Marcinie, mimo kontuzji jednak przybył Pan tutaj, żeby wesprzeć drużynę. Proszę mi powiedzieć, popularność pomaga w takich akcjach? Tak, jak najbardziej. Dzisiaj no niestety nie w roli zawodnika, w roli trenera i wspomagam kolegów z ławki. Mam nadzieję, że im dobrze pójdzie. No niestety, tak się wydarzyło. Nieraz wypadki chodzą po ludziach. A czy popularność pomaga? Nie zastanawiamy się nad tym. Po prostu jak trzeba, to pomagamy. Przyjeżdżamy i gramy na rzecz dzisiaj Kubusia. Fantastyczny chłopak przyszedł do nas do szatni, przywitał się, dał wszystkim żółwika. Ogromny uśmiech, więc branie udziału w takich akcjach jak najbardziej nam sprawia przyjemność i bardzo się cieszymy, że ta popularność przysłowiowa pomaga nam w tym, ale nie tylko nam, też właśnie chorym dzieciakom. Dziękuję też publiczności, która dzisiaj przyszła, żeby oglądać ten turniej, a tym samym będzie pomagać Kubusiowi. Mam nadzieję, że w licytacjach i kupowaniu cegiełek. Pan bardzo często bierze udział w takich akcjach, prawda? Bo to nie jest pierwszy mecz. No tak, dosyć często bierzemy udział w takich akcjach. Uważam, że wolną chwilę warto poświęcić na to, żeby pomagać innym. To bardzo szczytny cel, to prawda. Kubuś też jest bardzo uroczym dzieckiem. W Łomży jest pan po raz pierwszy? Nie, przyjazdem często jak jadę na Mazury, to bywam w Łomży i mam też znajomych w Łomży, więc nie po raz pierwszy. Ogólnie lubię ten rejon Polski. Czyli pozdrawiamy mieszkańców Łomży. Tak, absolutnie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Łomży. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.